Witam serdecznie. Bogumiła Małota, prawnik z wykształcenia. Mogę powiedzieć, że z zamiłowania artysta i pasjonat... Właśnie mamy kłopoty, ale już. Pasjonat świadomości nowej energii. Może troszeczkę inaczej chciałabym zaakcentować, co my, ludzie, istoty ludzkie, możemy zrobić dla siebie, dla innych i dla tej planety. Oprócz wszystkich konceptów, które każdy z nas posiada, te koncepty są zbieżne czasami, czasami są kontrowersyjne i różne. Ale świadomość, kim tak naprawdę jesteśmy, że jesteśmy boską istotą potężną, możemy mieć kontakt ze swoim źródłem. I jeżeli my stajemy w pozycji, ja jestem i mam pełną świadomość tego, mało tego, ja jestem tym, to wszelkie działania zewnętrzne, nieważne od kogo pochodzą, one będą bardzo nieskuteczne w obliczu takiej uruchomionej mocy w nas samych. Nawet promieniowania wysyłane. Słuchajcie, kochani, nie będę opowiadała, naprawdę dziesiątki doświadczeń z mojego własnego życia, gdzie ja w połączeniu ze źródłem boskości, poprzez swoją świadomość, która jest ponad wszystkim, mogłam zadziałać na urządzenie, generator, który się spalił w jednym momencie. Oczywiście nie zrobiłam tego świadomie, ale to dopiero się okazało po fakcie, że takie możliwości posiadamy. I ja bym chciała tylko jedną rzecz zaakcentować. Trochę się z Januszem spotykaliśmy. Bardzo cenię tą działalność, popieram całym swoim sercem, bo oprócz konceptów my ludzie i to, co nas jednoczy, mamy serce. I to jest płaszczyzna, na której najłatwiej możemy się porozumieć i komunikować. Doświadczyłam tego, że spotykając się mamy różne emocje i nawet chcąc przeprowadzić konferencję czy zjazd, możemy nie rozumieć się do końca z poziomu umysłu, z poziomu konceptów, filozofii, przekonań. Ale z poziomu serca zawsze się zrozumiemy. My, humanoidy, ludzie, istoty boskie. Jeżeli nawet konferencje, spotkania, robiłam spotkania biznesowe i też do tego dążyłam. Jeśli się spotykamy, musimy wytworzyć wspólną płaszczyznę komunikacji. Chwilę ciszy, tej właśnie takiej medytacyjnej, ponieważ każdy z nas przychodzi z własnym wszechświatem, a jeżeli usiądziemy chwilę w ciszy, zejdziemy do poziomu serca, wytworzymy taką płaszczyznę, która umożliwi nam tę komunikację. Ja sympatyzuję z tymi działaniami i wspieram je na poziomie energetycznym. Osobiście działam na poziomie świadomości. I to jest kierunek, w którym będę działać, ponieważ istota świadoma swojego istnienia może wyjść, stanąć i wszelkie siły, które są, nie wiem, czy wszyscy się z tym zgadzamy, że nawet za tą elitą rządzącą, która próbuje jeszcze resztkami sił utrzymać tę ziemię w swoim panowaniu, stoją inne również wpływy spozaziemskie cywilizacji, które dawno przeprowadziły ten proces, przygotowały go skrupulatnie, ale wierzę i my ludzie czujący czujemy, że to jest koniec. I obojętnie w jakich będziemy się wyrażać formach, czy to będą zjazdy, czy to będą
działania terytorialne, tak jak tutaj próbujemy to zorganizować, bo jakoś to się musi zadziać, prawda? Jakoś musimy, porozumiewając się, wprowadzić określone działania. Ale będzie nam łatwiej, jeśli będziemy naprawdę w swoim prywatnym życiu poświęcali ten czas na doświadczenie, kim ja jestem. Ja nie muszę się niczego bać. Ja jestem boską istotą z określoną mocą i mogę tak naprawdę wszystko. A razem, no to możemy sobie odpowiedzieć. Dziękujemy bardzo i na tym kończymy pierwszą część. Ale zadośćuczynić temu głosowi powiem tylko, że już poszło w eter, że 18 września o godzinie 20 odbędzie się pierwsza wielka medytacja i modlitwa aranżowana, inicjowana przez wielu ludzi. Ta grupa inicjatywa się zawiązała. Wśród tych ludzi jesteśmy też my jako NTV. Są inne osoby. Zapraszamy do grupy inicjatywnej. Zrobimy długo komunikat, ale już dzisiaj, jeżeli znajdziecie czas właśnie w ten piątek, 18 o godzinie 20, rozpoczynamy taki rodzaj modlitwy czy też medytacji, który uznacie za stosowny po inwokacji, który właśnie ma zmienić tor historii z tego, który oni nam planują, na ten, który mamy w sercach. I dołączajcie się, będzie jeszcze informacje. Troszkę teraz przekazuję prowadzenie Wojtkowi Dobrzyńskiemu. Bardzo proszę.